Czyli zdemolowany pokój psycholki sam się posprzątał? Staram się ukryć przerażenie, które wpełza do mojego wnętrza przez gardło, ale w tej samej chwili moje oczy napotykają na swojej trasie ją. Siedzi naprzeciwko. Ma gładko uczesane włosy, spięte w nienaganny kok. Na sukience nie widać ani jednej plamy. Jest nieskazitelnie czysta. Pielęgniarka, która robi za jej niankę, pilnuje, by ślina nie wydostała się z ust i nie skapywała na podłogę. Widzę szurniętą Zośkę. Widzę, ale to nie ona. Dziwnie jest patrzeć na tę kobietę bez złośliwego uśmiechu, nie słyszeć jej śmiechu. Pewnie jest na prochach, pewnie dali jej silne leki. Pewnie to ma pomóc. Jej głowa ucieka co chwilę w tył. Ledwo utrzymuje się na krześle. Ręce zwisają luźno po bokach, pokazując światu siniaki i rany na skórze. Ten widok jest tak okropny, że nie mogę oderwać wzroku nawet na sekundę. Nie potrafię nie patrzeć na Zośkę, nawet kiedy ona spogląda na mnie. Wstrzymuję oddech. Kobieta porusza ustami, ale nie słyszę brzmienia słów. Jest zbyt daleko. Wpatruje się we mnie przez chwilę, po czym opada na krzesło. Chyba jest zmęczona. Zmęczona tym wszystkim, tak samo jak ja. Przyłapuje siebie na współczuciu wobec niej. Zaczynamy! Mężczyzna poprawia okrągłe okulary i zerka w stronę personelu psychiatryka, który właśnie wychodzi z salonu, zostawiając go z grupą szaleńców. Na poprzedniej wizycie skończyliśmy na rozpoznawaniu swoich emocji. Teraz zaczniemy w ten sam sposób. Proszę zamknąć oczy i posłuchać swojego serca. Zaraz opowiemy sobie nawzajem o tym, co czujemy. Słucham mężczyzny, marszcząc brwi. Jest w wieku około 40 lat i wciąż nie zauważył, że to, co robi, jest cholernie głupie. Każąc wykonywać tutejszym taką prostą czynność, to jak próbować chodzić po wodzie. Patrzę po świrach. Zamykają oczy, stosując się do polecenia terapeuty. Niektórzy wykonują chaotyczne ruchy, ale bez sprzeciwu robią to, co zostało im polecone. Tylko ja wciąż trwam z otwartymi oczami i obserwuję tych wszystkich pieprzonych debili. Wzdycha przeciągle. Decyduje się pozwolić powiekom opaść, kiedy ostatni wariat zamyka oczy. Tłumacząc sobie, że nie mogę być wiecznie wrogo nastawiona, usiłuję ignorować to, jak irracjonalnie się teraz zachowuję. Może takie ćwiczenie w czymś mi pomoże? Może dzięki temu wyjdę z psychiatryka? Mam ochotę jebnąć się w łeb. Musicie wydobyć ze swej duszy to, co wam teraz towarzyszy. Co mi towarzyszy? Co mi towarzyszy? Jesteśmy kurwa w psychiatryku. Co mogę odczuwać oprócz strachu i odurzenia przez leki? Zaraz wyjdę z siebie. Nienawidzę tych pierdolonych ćwiczeń. Są chujowe, niepotrzebne, ale mimo wszystko wykonuję je. Zagłębiam się w swoje emocje. Przeszukuję monochromię, która zalęgła się w moim wnętrzu jakieś 15 lat temu, odnajdując zaginione wspomnienia. Zadaję sobie pytanie, co czuję, a odpowiedź jest prosta. Strach. Muszę jednak podkreślić, że to nie jest ten rodzaj strachu, kiedy leżę w łóżku sama, przekonana o istnieniu potworów z mojej głowy. Ten strach jest inny. Boję się, ponieważ dużo rzeczy dzieje się wokół bez mojego pozwolenia. Nie rozumiem tych rzeczy. Nie chcę ich zrozumieć. Niespodziewanie w mojej głowie rozbrzmiewa ciche nucenie. Czekam, aż zostanę sparaliżowana przez narastający lęk. Ale nic podobnego się nie dzieje. Chyba zaczęłam przyzwyczajać się do tego śpiewu. Melodia jest teraz nieco inna niż pamiętam. Zbyt cicha, by przerazić. Zbyt spokojna, by zatrzymać akcję serca. Chwila ciszy zostaje przerwana przez kilka chrząknięć. Parę uderzeń wytrąca mnie z równowagi. Kilka szeptanych słów wpada do mojej głowy.
Postanawiam ignorować wszystko i pozwolić, by destrukcyjne uczucia zabrały mnie ze sobą. Jestem masochistą. Rozkoszuję się we własnym bólu. Proszę otworzyć oczy. Kto chce pierwszy opowiedzieć o swoich uczuciach? Trwam w kompletnym bezruchu. Mam wrażenie, że mój mózg odizolował się od świata. Wciąż wywlekam na zewnątrz kolejne wspomnienia i katuję nimi swoją duszę. Nie zamierzam przestać. Ja chcę! Rozpaczliwy krzyk. Helena, mam zawał! Gdzie moje nogi? Ktoś ukradł mi nogi! Spokojnie, zaraz wszyscy będą. Wokół panuje okropny hałas. Niektórzy śpiewają, jedni płaczą, drudzy się śmieją. Czyli typowy przebieg terapii na tym oddziale. A ja nie zamierzam tam wracać. Chcę zostać w tych czterech białych ścianach mojego umysłu i nigdy nie musieć wracać do rzeczywistości. Niestety, kiedy już zaczynam odpływać, dwa słowa, które rozbrzmiewają echem, otwierają mi oczy szeroko. Wciąż patrzą. Panika staje się dla mnie tlenem. Obraz rzeczywistości, w której ląduję, wprawia mnie w obłęd. Nie mogę oddychać, nie mogę się ruszyć, nie mogę zrobić absolutnie nic, ponieważ zostałam złapana w sidła chwili, w której wszystko wokół uległo deformacji. Wszystko zniknęło. Wszystko. Jestem w pustce. Siedzę na krześle, obserwując płytkie ruchy klatki piersiowej kobiety. Zośka oddycha szybko i nierównomiernie. Prawie całkowicie zsunęła się z krzesła. Jej bezwładne ciało zawisło pod dziwnym kątem. Patrząc na nią, mam wrażenie, że umiera. Jeszcze chwila, a jej serce przestanie bić. Ten widok jest przerażający, jednak to, co znajduje się zaraz obok niej, jest jeszcze bardziej niepokojące. Czarna sylwetka przycupnęła obok krzesła. Długie kończyny zawinęła pod siebie i przebiera nerwowo kościstymi palcami. Drapanie wbija się w mój mózg. Usiłuję na nią nie patrzeć, ale odwrócenie wzroku w stronę nicości powoduje jeszcze większy strach. Pośród nieskończoności jestem ja, całkowicie sparaliżowana, pieprzona psycholka, która zdaje się zaraz kopnąć w kalendarz i cień. A kiedy wydaje mi się, że gorzej być nie może, nucenie rozbrzmiewa w przestrzeni. Zaraz zwariuję. Wbijam paznokcie w skórę ud tak mocno, że krew zabarwia sukienkę. Wyładowuję cały strach właśnie przez taką czynność, ponieważ na nic innego nie mogę sobie pozwolić. Nie mogę wykonać nawet najdrobniejszego ruchu. Cień nagle unosi ręce do góry i powoli kładzie dłonie na klatce piersiowej kobiety. W jednej chwili wszystko przestaje mieć dla mnie znaczenie. Skupiam się jedynie na swojej bezradności, która rozpruwa mi brzuch. Chcę uciec. Nie mogę na to patrzeć. Przestaję oddychać. Czy ona? Gdybym mogła wypowiedzieć choćby słowo, błagałabym, by zostawił kobietę przy życiu. Klatka piersiowa Zośki zaczyna powoli pękać, zupełnie jakby była małą, porcelanową laleczką. Z niewielkiego otworu płyną stróżki czarnej cieczy, rozlewają się po podłożu, tworząc czarną kałużę. Śledzę ruchy potwora. Obserwuję, jak dźwiga swoje ciało i staje na prostych nogach, które są niewyobrażalnie cienkie. W wyprostowanej pozycji wzrost tego wynosi ponad 3 metry. Nachyla się powoli, sięga w stronę ciała, zanurzając rękę w otworze. Nie jestem pewna, czy przypadkiem nie śnię, kiedy widzę, jak ten wielki potwór znika we wnętrzu małego otworu. Wniknął w nią. Niedowierzanie dusi mnie w objęciach. I nagle znów wszystko się zmienia. Nie wiem, co się stało, nie wiem, czemu się stało i jakim cudem. Mam wrażenie, że przekroczyłam jakąś umowną granicę między normalnością a szaleństwem.
Mrugam kilka razy i stwierdzam, że znów jestem w tym samym pomieszczeniu, w którym odbywała się terapia. Oddycham głęboko, dziękując w myślach za koniec tej halucynacji. W pierwszej chwili nawet nie zauważam, że siedzę tu sama. Inni pacjenci gdzieś zniknęli. Mogłabym się nabrać na to, że jestem w psychiatryku, który znam, gdyby nie fakt, że wystrój wygląda dokładnie tak jak na starej fotografii pokazującej to miejsce w czasach poprzedniego wieku. Chyba umrę. Lekko poruszam ręką, by sprawdzić, czy mogę w pełni kontrolować swoje ciało. Po chwili namysłu wstaję, robię krok do przodu i rozglądam się. Nie mam pojęcia, czemu mój mózg postanowił przenieść mnie w czasie. Czemu moja psychoza rozgrywa się akurat tutaj? Psychoza. Tak, na pewno mi odbija. To chwilowe. Potrząsam głową. Kieruję się w stronę wyjścia. Zerkam na korytarze, poszukując drzwi, za którymi powinien być mój pokój. Zaciskam zęby do granic wytrzymałości dziąseł. Nie, nie mogę tam pójść. Najlepiej będzie, jeśli wyjdę na zewnątrz. Muszę szybko się stąd wydostać. Wychodzę na hol urządzony w przytulny, wiktoriański sposób. Mijam parę pluszowych miśków i drewniany pociąg. Zabawki. Dlaczego są tu zabawki? Głęboki wdech pozwala mi iść naprzód. To tylko moja wyobraźnia. Przecież to takie oczywiste. Mój mózg odwala. Mała psychoza. Zaraz przejdzie. Otulam ciało ramionami, usiłując zatrzymać drżenie. Zamarzam w jednej pozycji, kiedy głośny dźwięk kroków wypełnia przestrzeń. Ktoś zmierza szybko w moją stronę. Strach przetrzymuje mnie w miejscu. Przeraża mnie fakt, że w moim umyśle jest jeszcze ktoś oprócz mnie. Przylegam do ściany z szeroko otwartymi oczami, kiedy obok pojawia się malutka dziewczynka w niebieskiej sukience. Jasne loki rozlewają się po jej ramionach. Biega, rozglądając się. Mogłabym wysnuć wniosek, że szuka kryjówki, ale gdyby rzeczywiście tak było, nie uśmiechałaby się. Nie jest w prawdziwym zagrożeniu. Szukam! Chichot rozlega się po piętrze. Słyszę kolejne kroki. Idą tu. Jestem przerażona. Dziewczynka kucnęła za wielką doniczką dokładnie obok pręczy schodów. Przez myśl przychodzi mi, że również powinnam się schować, ale na to jest zbyt późno, bo przede mną pojawia się wysoki mężczyzna w okrągłych okularach i połowiczną siwizną. Zatrzymuje się na ułamek sekundy, po czym odchodzi. Tak po prostu odszedł. Zbierając resztki odwagi, decyduję się pójść za nim. Czy on mnie nie? Izabelo, gdzie jesteś? Cichy śmiech odbija się echem w mojej głowie. Ja i mężczyzna odwracamy się w tej samej chwili. Widzę, jak dziewczynka wybiega z zakwiatka. Izabelo! Facet zaczyna biec, przenikając przez moje ciało. W tej chwili zaczynam pojmować, w jakiej sytuacji się znalazłam. Oni mnie nie widzą. Niewiara wypełnia moje usta. Idę za nim. Dziecko zniknęło z pola mojego widzenia. Mężczyzna również jej nie widzi. Zaczyna chodzić, wołając jej imię, a ja kojarzę fakty. Bawią się w chowanego? Nagle słyszę skrzypnięcie otwieranych drzwi. Patrzę w tamtą stronę. Tam jest. Znalazłem cię! Widzę, jak dziewczynka śmieje się i wyrywa z objęć, kiedy ten facet ją podnosi. Słyszę, jak mówi do niego tato. I z niewiadomych mi przyczyn żal ściska moje serce.